Siemano mordy, jedziemy z kolejnym odcinkiem, bo nagrywałem w tym samym dniu z tą samą ekipą, żeby nie było za nudno. Rachciak Bach, mamy tutaj nowe rakiety Doom Boom Rockets, czyli hukowe. Oczywiście także z nowym, może znowu nowe logo Klacka, czyli to już nie są te stare. 100 gram. Tak, one mają 100 gram na 5 sztuk, czyli ile wolno na sztukę? 20 gram na sztukę. Tak jest, kategoria F2, no wiadomo dlaczego. Jak ktoś się domyśla, to wiadomo, rok produkcji jest 2000, może zaświecić tu? 2020. Tak jest. Tutaj jest data certyfikacji przyznana, czy one już dość, można powiedzieć, teraz 2020, to długo czekali, nie? Na wyprodukowanie. Next 100 gram. I jaka cena by była tych rakiet? Dobra, to teraz się wyświetli na ekranie. Dobra, a tutaj dla porównania mamy rakiety Doom Booma. Także, ale te rakiety były z 2018 roku. One były z tym cracklingiem, więc porównamy, czy te są nowe, są lepsze od tych starych. Oczywiście to nie są te stare typowo Titanium Saluty, tylko z cracklingiem one były, nie? I hookiem. Bo tak. Pierw na pierwszy ogień pójdzie ta, porównamy starą rakietę z nową. Ok? Raketa. Dobra. Idzie? A jak? Idzie Mordziunia, pomoże mu. Walimy tą, pierw starą? Pierw, tak, ja się odda... Będziecie... Nagrywasz jeszcze? Tak, a co? Będziecie kupować oskater, dostaniecie w gratisie. Co dostaniecie? Staterek. Staterek. Ja się oddalę tylko. Na takie... Bo to są hukowe, więc daleko się nie będę oddalał. Jeszcze nie. To jest stara, tak? No dobra, bo nie muszę daleko, bo to są hukówki. Poszła. Dobra. To jest ta stara, co ta wersja im się trochę skopciła z cracklingiem. Pamiętam, że kupowaliśmy je w 2018 na 2019 Sylwestra, jakoś tak były kupowane. Oczywiście te rakiety nowe z kodem Marcinator możecie zakupić na Fiverki biegą, oczywiście, bo otrzymaliśmy je właśnie od bieguna. Chłodno już, kurczę. Ogon! To jest ta stara? Nowa. Nowa? Była nowa. Ty, ona miała taki sam efekt jak ta stara, nie? Stara miała ogon? No właśnie, chyba nie miała ogonu. Chyba nie, no. To nowa ma tylko... Puścimy teraz dwie stare i nowe. Albo jedną taką, jedną taką. Jak chodziłem na balety, to zawsze też miałem ogon. O, albo... O, no a kurde, jak to po baletach nie miał ogona. To weź daj starą i nową. Dobra. To zobaczymy, czy poznamy, która jest nowa, która jest stara. Tylko nie mów. Dobra. Ale beka tej. Ogon. Uciekajcie! O kurwa! Tej, to była ta nowa? Chyba kurwa odleżana. Tej! Pałsztyn, Pilagen, pamiętasz, która to była? Stara. Aha, no dobra. Pierwsza poleciała z ogonem. No dobra. Tej, ale na ziemi to był epicki efekt, kurde. Dobra, to odpalcie jeszcze tą starą, tylko się oddajcie i na końcu te nowe. Ty, a trzeba iść to? Ja już tak odpalasz w mieście blisko ludzi? Ja pierdyle, tej. Ale to było dobre. Stara? No, stara, ale nie ma ogona. Dziwny efekt, kurde, żeby znerfić takie rakiety. One miały dobry huk. Ale efekt taki... Nie najgorszy, no. Nie, no fajne są rakiety, nie? I teraz ile zostało tych nowych? Dobra, trzy na raz. I oceniamy, i kończymy. Bo kiedyś one typowo miały huk z tytanem. Nie miały w ogóle takiego efektu cracklingu. Wow. Energii. Ale wydaje mi się, że ma stare lepsze. Ale tych nowych jest fajny ogon. Co? Nowych jest ogon. Nowych jest ogon, ale huk, znaczy jeżeli chodzi o huk, to wydaje mi się, że są słabsze. Huk ma lepszy, jest stara. Zaświecisz? No, jak na rok 2020, to no, zbytnio się nie popisali, moim zdaniem. Ja ocenę taką bym dał... Na
Świecisz mi? A nie, bo czekaj, widać moją twarz? Obiektywnie też świecił. Aha, no tak. Taka subiektywna ocena to jest takie 5 na 10, nie? Te nowe. No. Szału nie ma. Hug jest gorszy, czuć. Ale znaczy, no jest taki efekt no, z cracklingiem, nie? Jak ktoś lubi, nie? I tak. Ma ogon. No ale ogon jest fajny, fajny jest. No, a wy jak oceniacie? Stare na 8, a te na 6. Okej. Okay. Dobra. No jeżeli się oczywiście spodobało to, co pił agent. No. Komentarz. Tak. Łapka w dół, oczywiście. W dół? W dół. No świetnie, to na, widać. Na Marcina Torpiro skład. No, sami ocencie w komentarzu, także tutaj nie ma co oczywiście, że łapka w dół, ponieważ chujam w rakiety. No, no nie no, w górę za to, że test dobrze rzetelny zrobiony. Ale nie, no ogólnie sami ocencie, bo cena nie, ona oscylowała chyba 33 zł, nie? Nie wiem, czy oni sprawdzić. Jakoś tak, w filmie. Około 30 tam paru złotych, no ale z rabatem macie trochę taniej. Także tyle do następnego odcinka. Nara! Nara. Be a star.